Dzień dobry wszystkim w kolejnym dniu przetrwania na pustkowiach Fallouta. Okej, wszystkie ekwipunki, znaczy właściwie wszystkie rzeczy, które mogłem zebrać, zebrałem, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu wyruszyć na kolejną przygodę. Tutaj bym potrzebował leveli 5, a akurat tak się składa, że na te levele mam postacie. Oraz Clarka. Tak, i ta dwójka sobie spokojnie będzie mogła wystartować z kolejnym questem. Zobaczmy, czy mamy. Tak, mamy 4, więc możemy przyspieszyć, żeby nie szli nam tam 5 godzin. Okej, musimy znaleźć sygnał radiowy w mega wielkiej wieży. Mam nadzieję, że przy okazji też znajdę jakieś steampaki, bo to jednak spora wieża, więc może tutaj być całkiem dużo niebezpieczeństw właśnie już w drugim pomieszczeniu. Ale jako, że mamy nasz team bardzo dobrze wyposażony, to nie powinno to dla nich stanowić większego problemu. Okej, pojedźmy wyżej. I po prostu każde pomieszczenie będę starał się jak najdokładniej przeszukiwać. Jakiś plan zdobyliśmy, zobaczymy, co później będzie można z tego wytworzyć. Mamy troszkę bliżej. Dzięki temu lepiej będziemy widzieć naszych podróżników. No, zabijcie tego karaluchy. Piesku, atakuj. Dokładnie. Zegarek. I jedziemy piętro wyżej. To jedno wielkie pomieszczenie, w którym de facto nic nie ma. Pachnie źle, wygląda źle i słychać źle. I słychać, że jest źle. Po prostu jest źle. Tak można by to na szybko przetłumaczyć. Czy to może być jakaś pułapka? Okej, kolejne karaluchy. Przydałaby się jedna osoba. Przeważnie wychodzą... No dobra, tutaj 5 karaluchów, ale tam wychodziły po 3, więc jakbym miał też 3 osoby w moim teamie, to oczywiście wszystkie 3 by strzelały do tych karaluchów. No jeszcze tylko jeden został, ale to nie stanowi problemu. 2 steampaki, bardzo dobrze. I wiatrak. Wiatrak myślę, że przyda nam się do produkcji jakiejś broni. Ale duże levele tutaj się ukazują, znaczy duże pomieszczenia. No a z tym laserowym pistoletem to nie mają szans. No jeszcze tylko ten jeden. I sprawdźmy kolejny steampack. I kapsle, całych 84, więc bardzo dobrze. Jedźmy piętro wyżej. Ile tu jeszcze nam zostało? No, można powiedzieć, tak jestem w połowie budynku. Nie wiesz, jak długo czekałam. Okej, zniszczyliśmy jej armię karaluchów. Wszystko zniszczyliście. I teraz za to zapłacicie. Okej. Co to jest? A, to mogę po prostu nakierowywać, kogo mają strzelać, ale że jest tylko jedna osóbka, to nie stanowi żadnego problemu, tylko wolałbym, żebyś tutaj nie krzywdziła za bardzo moich towarzyszy. Wow! Jakiś granat.
O, razy 5. Idealnie. Kolejne kapsle 130. 270 plus strzelba, bardzo dobry łup. Teoretycznie mógłbym już wracać, ale chcę do końca przejrzeć ten budynek. Zobaczymy, co tutaj jestem jeszcze w stanie znaleźć. Jakiś kombinezon. Piżamkę, więc to pewnie do charyzmy może będzie mi się przydawać. Zobaczymy, jak wyższy poziom charyzmy będzie, to damy tą piżamkę naszemu Lovelasami, bo na razie ma taki jakby biały strój i wygląda jak zarządca naszej krypty. Trochę tutaj obrywam, no ale na razie nie chcę zużywać tych steampacków. No, załatwcie te karaluchy. Okej. Dwa radoweje. Kolejna broń. I nawet level. Don't be a snob. Okej, i ostatni poziom. Zobaczymy, co tutaj nam się trafi. A po prostu karaluchy. No, piesku, atakuj. Razy 3. Bardzo dobrze. Okej, tu będzie chyba jeden do przeszukania, a raczej... A jednak nie. Okej, jest gotowy wracać, więc już możemy sobie spokojnie wracać. Tylko nie mamy żadnej Nuka-Coli. Nie wiem, czy będę mógł teraz na szybko wrócić. No właśnie. Nie mam. Więc ta dwójka będzie nam tutaj troszkę wracała. 3 godziny i 29 minut. Nie no, zdecydowanie by nam się przydały te Nuka-Cole. Bo jak teraz nas ktoś tutaj zaatakuje, no to będzie mały problem, ponieważ... Nie to chciałem. Tylko magazyn. Okej, no mamy jakąś tam pałkę. Właściwie to kij do bilarda oraz strzelbę. Więc jako tako mamy czym się bronić, ale... Ale to wygląda nieciekawie. Okej, kolejna jest w ciąży. Ile tutaj pracuje? 5, więc zróbmy tak. Ciebie wrzućmy tutaj. Natomiast ciebie zapraszamy do pokoju zwierzeń poniżej, bo oczywiście jedno z zadań to jest posiadanie... Znaczy, musi się urodzić 6 dzieci. Za 500 mógłbym zrobić upgrade. A tutaj też za 500. No mam na razie 404 i tutaj tak myślę, że najbardziej tą wodą trzeba by było się zainteresować, żeby ulepszyć jej stan. Więc myślę, że pierwszym pomieszczeniem, jakie chciałbym upgrade'ować, to właśnie byłaby ta nasza ala przepompownia. 5 osób musiałbym wyposażyć w ciuchy. To chyba nie stanowi problemu, ponieważ mogę zrobić taki myk. Okej, teraz wam zabieram to i daję na przykład komuś stąd. I tak można szybko wbić to zadanie. Jeszcze kogoś powiedzmy tutaj. A jak konie to? Tylko to.
potrzebowałbym kogoś... No właśnie, to musi się zmieniać. Pytanie, czy jak tobie zdejmę i dam jakieś inne, to też działa. Bo chyba... No nie. Potrzebowałbym kogoś jeszcze nieprzebranego. Może ciebie po prostu z tego rozbiorę, a potem ubiorę. Dzięki temu zdobywamy 225 kapsli. Okej, okay. Muszę zebrać 5 uniformów. Ale mam też kasę, żeby tutaj troszkę zupgrade'ować. I tak zróbmy. Dzięki temu uzyskałem 250, więc tak naprawdę całkowity koszt to był... scrap, czyli wyprodukuj. No to już będzie troszkę wymagało więcej pracy. Teraz produkuję tutaj 34. Więc jest całkiem dobrze. Nasi panowie cały czas są w drodze powrotnej, co oczywiście może stanowić jakiś problem. Te wszystkie tutaj są w ciąży, więc nie jest to dobre rozwiązanie do końca. Panią zapraszamy na dół. Pani obecność tutaj będzie mile widziana. No i po prostu zajmijcie się sobą. Mam 338. Czy jestem w stanie coś za to ciekawego wybudować? Bo tutaj już nie widzę. Science Lab kosztowałby mnie 400. Ale potrzebowałbym też kogoś z dużą dawką, z dużą ilością wiedzy, więc na tą chwilę chyba nie jestem w stanie... O, tutaj widzę. Ajdź, kurczę, znikł w ostatniej chwili. Troszkę za późno zauważyłem, bo ten dźwięk oczywiście przykuł moją uwagę, ale nie zorientowałem się, że to chodzi o tego gościa. Tajemniczy jegomość. Kolejne zadania. Ci będą za 3 godziny 24 minuty, a jako, że nagrywam to wieczorem, więc już dzisiaj na pewno ich nie zobaczę. Daily Quest. Nie wiadomo co można, ale trzeba mieć levele 10. Tych niestety nie mam. Bo ten oczywiście ma level 11, a ten tylko 6. To będzie taka moja dwójka, która będzie oczywiście wychodzić na tego typu wyprawy. 394. Ja będę potrzebował chyba 400. Tak. Chociaż pytanie, czy jest sens na razie to budować, skoro i tak nie mam ludzi do tego, żeby zapełnić te pomieszczenia. Tutaj będę potrzebował też w późniejszej fazie gry tych dzieciaków. A oni niestety godzinę będą jeszcze potrzebować na to, aby, można powiedzieć, dorosnąć. Ewentualnie mógłbym jeszcze za godzinę wrócić do tej gry i po prostu dograć tą część. I myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, więc na chwilę obecną ci się tutaj zadowolą, a ja po prostu przeczekam ten moment, zrobię małe cięcie i słyszymy się już za chwilę. No i jesteśmy po krótkiej przerwie. Troszkę nam tutaj spadło poziom jedzenia oraz wody. Natomiast już do samych, można powiedzieć, wiek dorosłości zagości za około minutę u naszych dzieciaków, więc przyjdzie nam sporo nowych rąk do pracy, co bardzo oczywiście mnie cieszy, bo też za różowo w tym aspekcie niestety, ale nie jest, więc
Ja oczywiście czekam już na ten moment, mniej niż minuta, więc to mnie bardzo cieszy. Niech tylko się uporają z tymi karaluchami. Okej. Wody troszkę zostało dostarczone. Jeszcze tylko jeden robal. No, zabijcie go. Zdepczcie. Czy co tamkolwiek chcecie z nim zrobić. Nie mam żadnych steampaków, więc to mógłby być problem. I fajnie byłoby móc je wytwarzać. Potrzebowałbym kogoś z dużą inteligencją. Oczywiście nasz Lovelace takowy jest, więc może... Okej. Dzieci zaczynają nam rosnąć. Nie jesteś, moja droga, właśnie nigdzie przypisana. Kolejne dziecko urosło. Ability. O, gdzie ty nam uciekłaś? Tak więc proszę cię. Okej, Victoria Miller. Może tak być. Kolejna osóbka właśnie, która nam dorosła. Lucky. Gdzie ty, szczęściarze, mógłbyś pójść? Pójdź na razie do kuchni. Jeszcze mamy tu jedno wolne miejsce. Ty też możesz iść do kuchni, jako że masz ability. Więc jest całkiem dobrze. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś tutaj się nudzi. Te osoby, co są tutaj na dinner, to po prostu pracują w naszej jadalni. Coffee break. Za to wy tutaj nic nie robicie. Ciebie, mój drogi, zapraszam na górę. Inteligencja. Więc mógłbyś troszkę popracować w tym laboratorium i zacząć już wytwarzać nam steampaki. Jak teraz czasy? 2 minuty. Tutaj minuta 30. Minuta 15. Okej. Gdybym chciał to przyspieszyć, spróbujmy. Okej. Jest sukces. Wychodzimy troszkę. No, 11 minut potrwa aż wytwarzanie tych wszystkich steampaków. Ale to nie jest jakiś tam duży problem. Po prostu już na następnym nagraniu. Na następnym nagraniu będzie produkcja szła pełną parą, bo pewnie też. Bo pewnie też nasz Lovelace dołączy do ciebie. W tym momencie mogę tutaj chyba 2 osoby. Tak, mogę 2 osoby. Awansujmy jeszcze ciebie na poziom 2. Jakoś nie wyglądacie na specjalnie zainteresowanych sobą. Jeszcze tylko mnie ciekawi. Tu jeszcze mogę ewentualnie 1 osobę. Ale chyba na ten czas może już sprawdzę jeszcze na zadania. 1 dziecko się narodziło, okej. Będziemy potrzebować jeszcze 5. To jesteś ty, Victoria Miller, tak. Okej, troszkę energii nam wskoczyło i zaraz nam wskoczy również. Jak to wygląda? Jason Turner mocno obity. Cała reszta tak troszkę. Chociaż wypadałoby też oczywiście zadbać o ich żywot. Ale wy jakoś się nie kwapicie. Okej, to na chwilę obecną ja was wezmę. Tak porozdzielam. I na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że zostawiliście oczywiście łapki, jakiś komentarz po sobie. No i cóż, moi drodzy, słyszymy się już w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepło. Hej, hej.